POKÓJ DOBRO Niedziela sztupańskiego poprzez swoją liturgię, poprzez układ czytań przypomina nam znowu bardzo ciekawą rzecz. Zobaczmy, że Ewangelia nasza, czyli ten fragment... Łukasza trzeciego rozdziału jest pocięta nieco, czyli nie czytamy całości tak, jak jest to przedstawione w Piśmie Świętym, ale liturgia sugeruje nam, że pewne rzeczy możemy stąd wyciąć. Tu szczególnie chodzi o ten fragmencik dotyczący uwięzienia Jana. Ale to jest dosyć w ogóle zawsze ciekawa rzecz, że przygotowujący liturgię, liturgiści, no. Proponują nam inne partie Pisma Świętego niż być może chcieliby to zrobić Bibliści. Są nawet takie ciekawe książki z takim tytułem już nie pamiętam dokładnie tytułu ale z takim, no, z, z weselem bym powiedział takim, z przymrożeniem oka tytułowane coś w stylu: co Bibliści powinni wiedzieć o teologii czy tam o liturgii. Odwrotnie co teologowie powinni wiedzieć o Biblii czyli właśnie na zasadzie takiej, że <laughs> czasami może tak być, że jakby trzymamy się swoich. To jest tak jak na wykładach, powiedzmy. Każdy z wykładowców mówi, że jego przedmiot jest najważniejszy, tam inne to są, wiadomo, mniej ważne, tego się trzeba trzymać, tego koniecznie musicie się nauczyć. No, a my sobie w tym wszystkim musimy jakoś poradzić, jako zwykli zjadacze Słowa Bożego. No i jak sobie radzić? No, bardzo prosto. Podstawową, właściwie dwie takie podstawowe rzeczy znowu sobie przypominamy. Czyli jeśli mamy. Dany fragment, czy to jest pierwsze czytanie, czy Ewangelia, czy Psalm, zwykle Psalmy są pocięte, więc jeśli mamy fragment pocięty, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przeczytali cały ten fragment. Poza tym, jeżeli jakieś, jakiś fragment Ewangelii dotyczy konkretnego wydarzenia, czy może nawet bardziej kiedy liturgia wskazuje nam na jakieś wydarzenie, tak jak dzisiaj jest to chrzest pana Jezusa, to warto sobie spojrzeć na teksty paralelne, czyli teksty. W pozostałych Ewangeliach, jeśli oczywiście one mówią o tym wydarzeniu, i najczęściej jest tak, że mówią one troszeczkę inaczej. Zwykle z jakiegoś innego punktu widzenia, czy co innego chcą nam podkreślić. Niekiedy może wydawać się, że są przez to ze sobą sprzeczne, ale raczej chodzi o to, że każdy z Ewangelistów pisał w innym celu, to znaczy do kogo innego, co innego chciał podkreślić. A także jeśli na przykład chodzi o Świętego Jana, którego Ewangelia powstała jako ostatnia w porównaniu z trzema pozostałymi, no to Jan niekiedy wydaje się nie chce powtarzać tego, co już jest oczywiste dla jego czytelników. No więc nie wspomina o tym, co możemy przeczytać, powiedzmy, u Mateusza, czy tam u Marka, ale z innej strony, pod innym kątem to wydarzenie opisuje. Więc dzisiaj, kiedy mamy chrzest pana Jezusa, mamy, zróbmy przynajmniej tyle, żeby przeczytać sobie Ewangelię z pozostałych, te fragmenty z pozostałych lat. Czyli rok A mamy tutaj trzeci rozdział Mateusza, rok B mamy pierwszy rozdział Marka, no i dzisiejszą Ewangelię z roku C Łukasza. Więc to jest taka podstawowa rzecz, żeby przeczytać cały fragment z danej Ewangelii, czyli dzisiaj to jest Łukasz, i też te teksty pozostałych Ewangelistów. Ale to jest dopiero początek naszej drogi, naszej takiej zabawy, możemy w cudzysłowie powiedzieć biblijnej, liturgicznej trochę też. I teraz, kiedy czytamy sobie cały ten fragment dotyczący Chrztu Pana Jezusa. U Łukasza, no to jasne jest, że Łukasz mówi nam <laughs> wcześniej, rozpoczynając o Janie Chrzcicielu. I to jest dokładnie początek trzeciego rozdziału Łukasza. Swoją drogą nie będziemy tego już omawiać, ale, ale jest to bardzo ciekawy początek, który bardzo szczegółowo opisuje nam moment, w którym Jan nad Jordanem występuje, <laughs> ale dla nas bardzo fascynujące jest to, co mówi Łukasz, że obchodził więc Jan całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. I tutaj Łukasz cytuje nam pewien fragment Izajaszowy, który ma opisywać to, co robił Jan. I nagle się okazuje, chociaż tego właśnie nie ma w naszej Ewangelii dzisiaj, bo my zaczynamy od wersetu 15, a ten, który wskazuje na Izajasza, to jest dopiero wers czwarty, więc jeszcze kawał drogi do dzisiejszego. Początku Ewangelii, który słyszymy nam Mszy Świętej, ale kiedy czytamy <laughs> o tym Izajaszu, to nagle nam coś dzwoni w głowie i mówimy: hej, zaraz, zaraz, powoli. Przecież, no bo zanim przeczytamy Ewangelię, no to czytamy sobie wszystkie y, czytania, czyli mamy Izajasza, y, mamy Psalm i później mamy fragment listu do Tytusa. Więc kiedy czytamy sobie o tym, co jak Jan, jak Łukasz mówi nam. Cytując Izajasza, opisując Jana Chrzciciela, to mówimy, hej, zaraz, przecież to, coś mi dzwoni, coś tam się przypomina. Słusznie, pierwsze czytanie. Łukasz cytuje nam fragment Izajasza, który my czytamy w pierwszym czytaniu, a więc zaprasza nas, żebyśmy rozumieli chrzest Pana Jezusa w świetle tego, o czym mówi nam 40 rozdział. Izajasza. <laughs> Jeśli otworzymy sobie ten 40 rozdział w naszych pismach świętych, mówię świadomie w pismach, nie w znaczeniu, że was jest kilkanaście osób przynajmniej, więc mamy kilkanaście pism, ale mówię, że każdy powinien mieć kilka pism, jeszcze do tego zaraz wrócimy. No to odkrywamy, że jest to Początek dużej części proroka Izajasza, dużej części jego księgi, która dotyczy przede wszystkim obietnicy związanej ze zmianą dziejów w Izraelu. Które są w stanie opłakanym. Izrael doprowadził siebie do sytuacji tragicznej i nie ma z niej wyjścia nic nie potrafi zrobić. I dopiero pojawia się nam tutaj ta księga, która rozpoczyna się od słów: Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud. Więc jest to księga, którą nazywamy Księgą Pocieszenia. Księga w znaczeniu część, całości Izajasza. No więc jest to pocieszenie związane z tym, co dzieje się <laughs> aktualnie teraz. Z Izraelem, z narodem wybranym. Zwróćmy uwagę tylko na, na kilka rzeczy. To jest taki troszeczkę tekst, możemy powiedzieć, adwentowy, bo w adwencie to czytanie bardzo mocno pobrzmiewa. Jest też ono, jak pamiętamy, te, ten fragment. Pocieszcie, pocieszcie, czy pocieszajcie, mój lud. To są słowa, które. Znalazły się w pięknej pieśni adwentowej Rorate Celi de Super, Rorate Celi de Super i tak dalej. No, <coughs> więc jest to bardzo taki mocny fragment Izajaszowy, który mówi o przygotowywaniu drogi dla Pana na pustyni, żeby ją wyrównać i w ogóle. Czyli chodzi o to, żeby przygotować drogę, ale nie dlatego, żebyśmy my, my mogli po niej przyjść, ale to jest droga, którą przygotowujemy dla Pana Boga. No i rozumiemy, że Pan Bóg raczej tak nie wędruje po różnych ścieżkach, tylko bardziej mówimy tutaj o przygotowaniu drogi w znaczeniu duchowym. <laughs> więc wszystkie szczegóły, a więc te wysokie pagórki trzeba obniżyć, urwiska trzeba jakoś naprawić to wszystko by dotyczyło naszych serc, czyli tego, co w naszym sercu jest. Niewyrównane, no to trzeba się tym zająć. Musimy temu się przyjrzeć i zobaczyć, co da się z tym zrobić. Mówiłem o tych różnych pismach świętych, dlatego, że zawsze warto jest, kiedy rozważamy jakiś fragment, przeczytać przynajmniej 3-4 różne tłumaczenia. Już nie będę dokładnie się tym zajmował, ale każde z tłumaczeń zwykle no, jakoś inaczej nam interpretuje dany fragment. Dlatego, że tłumaczenie jest zawsze sztuką wyboru, tym bardziej jeśli chodzi o języki takie jak hebrajski czy grecki, których słowa mają bardzo szeroki zakres znaczeń. Bardzo, bardzo duży zakres znaczeń i często te znaczenia odkrywamy tylko i wyłącznie na podstawie kontekstów, w którym się znajdują, czyli o czym mówi się wcześniej, o czym mówi się potem. Potem porównujemy też różne konstrukcje gramatyczne, czyli w jakich innych miejscach pojawia się taka sama konstrukcja gramatyczna, więc może to nas naprowadzić, aha, że w takim razie pewnie chodzi o to, a nie o to. No to jest zadanie już dla tęgich głów, a dla takich y, szarych y, zjadaczy słowa Bożego jak my, wystarczy przeczytać sobie 3-4 różne tłumaczenia. Ja bardzo lubię sięgać do Biblii Pierwszego Kościoła. To jest y, Biblia, która jest. W całości przetłumaczona przez księdza Remigiusza Popowskiego. Świetna rzecz, bardzo dobra. No i y, jeśli sobie otworzymy Izajasza w tym naszym czterdziestym rozdziale to my czytamy w lekcjonarzu, który jest y, wzięty z piątego wydania Biblii Tysiąclecia, czytamy tak: głos się rozlega: drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowi gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niech się staną urwiska, strome zbocza niziną. Posłuchajmy, jak to brzmi w tym tłumaczeniu. Innym. Otóż, mm, oto głos nawołującego na pustkowiu: przygotujcie drogę Panu, wyrównajcie ścieżki naszemu Bogu. I teraz patrzcie, jest zupełnie inaczej. Niech zostanie wyrównany każdy wybój, każda góra i wzniesienie obniżone. Wszystkie ostre zakręty mają zostać zaokrąglone, skalne pęknięcia zatkane. No, tak, wydaje mi się, że to tłumaczenie jest bardziej przejrzyste, bardziej takie, można powiedzieć, praktyczno-konkretne. <laughs> Oczywiście, to są pewne szczegóły, ale niekiedy tłumaczenia, po prostu wskazując na jakiś inny aspekt, otwierają nam zupełnie nowe perspektywy. Zupełnie co no, coś nowego możemy usłyszeć, więc warto jest sięgać do, do różnych tłumaczeń. Niekoniecznie trzeba mieć, no byłoby idealnie, gdybyśmy mieli książkę fizyczną w domu, ale mamy w internecie wiele pomocy, które, dzięki którym możemy sobie różne tłumaczenia czytać. <laughs> Więc zajmijmy się przez moment właśnie tym, co Izajasz nam mówi, czyli wzywa nas, żebyśmy przygotowali drogę dla Pana Boga, ale że co? Znaczy, że gdzie Pan Bóg ma przyjść, albo skąd ma przyjść? No to czytamy dalej w takim razie. Jeśli przygotujemy te drogi, to chwała Pańska się objawi i razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pana to powiedziały. <laughs> Jeśli przypomnimy sobie sytuację Izraela, to pamiętamy, że Izraelici przez swoje grzechy, bardzo wyraźnie jest to tłumaczone w Starym Testamencie, z powodu swoich grzechów, a nawet dokładniej z powodu grzechów konkretnych władców, którzy swoim odchodzeniem od Pana Boga i straszliwymi grzechami. Odciągali też od Pana Boga cały naród, który swoją drogą szedł swobodnie właśnie za królem, a nie za Panem Bogiem. To jest, pamiętamy, cała ta historia jeszcze z Księgi Samuela, kiedy naród żąda od proroka Samuela właśnie, aby ustanowił króla. I Samuel mówi, no ale macie króla, pana Boga. Oni mówią, no nie, no to wiadomo, ale chodzi o to, że chcemy mieć kogoś takiego bardziej konkretnego, bardziej dotykalnego, kogoś, kto, no wiadomo o co chodzi, prawda? Człowieka, z kim się da dogadać, bo tak z tym panem Bogiem to nie zawsze się da dogadać. On tam nie zawsze się odzywa, nie odpowiada. Coś, jak coś powie, to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Więc wolimy jednak mieć człowieka. Więc to jest też w ogóle ciekawa historia, która <laughs> przetacza się przez całe niemal pismo święte. Swoją drogą, proszę pamiętać, co mówią w czasie procesu Pana Jezusa Żydzi, co wołają. Kiedy on mówi, no ale co mam wam krzyżować króla żydowskiego? I oni mówią, jakiego króla? My nie mamy króla poza, poza Cezarem. To jest znowu echo Księgi Sędziów, Księgi Samuela i potem czasów yy, królewskich, czyli, czyli to, co zapisane jest w Księgach Królewskich właśnie i w Księgach Kronik powtórzone. No, ale <laughs> okazuje się w takim razie, że Izraelici są w stanie tragicznie opłakanym, ponieważ z powodu grzechów królów i ludu Pan Bóg dopuszcza na nich skutki ich decyzji, ich działań, pod tytułem, pamiętamy, najpierw nadciąga Asyria, która niszczy Samarię, czyli państwo północne, i potem, troszkę ponad 100 lat później, nadciągają Babilończycy, którzy nic nie uczących się wcale judejczyków, mieszkańców Jerozolimy przede wszystkim, bo do nich kieruje swoje wezwanie na początku swojej księgi Prorok i Zajasz. Oni no, nic się nie nauczyli przez klęskę Izraela, no więc Pan Bóg dopuszcza na nich Babilonię, która niszczy Jerozolimę. A przy okazji, skoro jest tam świątynia, no to i świątynie. Ale to nie chodzi tylko o zburzenie miasta. Nie chodzi tylko o uprowadzenie mieszkańców do niewoli babilońskiej. Nie chodzi tylko o jakąś traumę historyczno-religijną. To jest sprawa o wiele poważniejsza. Jeśli zajrzymy sobie do proroka Ezechiela, przecudowny prorok, przefantastyczny, to odnajdziemy w dziesiątym rozdziale jedne, z najstraszniejszych, jedne ze straszniejszych wydarzeń w całym Starym Testamencie. Otóż <laughs> odkrywamy, że prorok w swojej wizji widzi rzeczy, y, dwa etapy straszliwej rzeczy, mianowicie odejście Pana Boga, najpierw odejście ze świątyni, to jest 10 rozdział Ezechiela, 18 werset, a chwała Pańska odeszła od progu świątyni i potem w konsekwencji tego, w rozdziale następnym, 11 wersecie 22, czytamy, potem cheruby, bo tu się zatrzymała chwała nad cherubami, potem cheruby rozwinęły skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry i odeszła chwała pańska z granic miasta. I zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. To jest w ogóle bardzo, bardzo znaczące, ten wschód, to miejsce, i tak dalej, tak dalej. To później, oczywiście, w Panu Jezusie będzie wszystko się wypełniać. Ale nas na razie interesuje to, że chwała pańska opuściła Jerozolimę, najpierw świątynię, potem Jerozolimę, z powodu grzechów jej mieszkańców. I oznacza to, że nie tylko świątynia zostaje bez Pana Boga, która była miejscem Jego mieszkania, była Jego domem, była pewnym punktem oparcia dla mieszkańców Jerozolimy, czy w ogóle dla całego narodu wybranego. Wiadomo było, że tam Pan Bóg będzie wysłuchiwał modlitwy, tak jak modlił się o to Salomon, który zbudował tę świątynię na początku. I wiadomo, że Pan Bóg odpowiedział na jego modlitwę, bo chwała pańska wypełniła świątynię, tak jak wcześniej na pustyni, kiedy Izraelici budowali przybytek jeszcze pod wodzą Mojżesza, chwała pańska wstąpiła do, do przybytku, tego takiej powiedzmy świątyni przenośnej. Wtedy jeszcze trzeba ją było oczywiście przenosić, ten przybytek. A teraz chwała pańska odchodzi. No dobrze, i co czytamy w takim razie wracamy do naszego 40 rozdziału Izajasza? Czytamy, wtedy chwała Pańska się objawi. Hm. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. I czytamy: Oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzy. Oto Jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. To jest jakaś zapowiedź powrotu Pana Boga. Tego, że mimo, że chwała Pańska odeszła z Jerozolimy, ze świątyni, która potem też yy, zostaje zburzona, to tu mamy zapowiedź powrotu Pana Boga. I patrzcie, mamy napisaną ciekawą rzecz. Wtedy się chwała pańska objawi i razem każdy człowiek ją zobaczy. To wyrażenie każdy człowiek jest, jest interesujące, dlatego że słowo tutaj użyte to niekoniecznie jest słowo człowiek. Podstawowym znaczeniem tego słowa jest raczej ciało i to, co z ciałem związane, wszystko, co fizyczne. No, tak jak z hebrajskim, jak pamiętamy, jest kłopot, ponieważ znaczeń jednego słowa mamy całe mnóstwo. <laughs> Taki szczególnie to słowo, to słowo ciało jest też. Trudne do przetłumaczenia, ponieważ na samym początku w Piśmie Świętym mamy to słowo użyte w odniesieniu do Adama. Kiedy Pan Bóg buduje z niego Ewę, z jego żebra, to miejsce po tym żebrze Pan Bóg zapełnia tym właśnie słowem, ciałem. I potem, kiedy Adam widzi Ewę i wykrzykuje, z rozanielony, że ta jest dopiero. Kością z moich kości i ciałem to jest właśnie to słowo basar, ciałem z mego ciała. Więc tutaj mamy przetłumaczone to w Biblii Tysiąclecia. Każdy człowiek zobaczy chwałę Pańską, ale właśnie w tłumaczeniu księdza. Popowskiego, czyli w tym w Biblii I Kościoła, tam czytamy tłumaczenie chyba bardziej jasne: wszystko co cielesne zobaczy chwałę Pana. W tym znaczeniu, że co nieduchowe, czyli po pierwsze, chwała Pana będzie objawiona dla wszystkich, czyli nie będzie tylko w Jerozolimie, tak jak do tej pory, w jednym miejscu, w świątyni. Tam, gdzie nie miał wstępu kompletnie nikt, tylko arcykapłan jeden raz w ciągu roku na święto Kippur święto Przebłagania, mógł wejść do miejsca najświętszego tam, gdzie wcześniej jeszcze przechowywano <laughs> Arkę Przymierza. Ale, ale nikt z Izraelitów nie mógł wejść aż tak blisko były te poszczególne. Rejony, moglibyśmy powiedzieć, na terenie świątynnym, gdzie poszczególne osoby mogły wejść. Kobiety dotąd, mężczyźni dotąd, potem kapłani dotąd i arcykapłan do miejsca najświętszego raz do roku. Teraz mamy mowę o tym, że chwała pańska się objawi i każda, wszystko, co cielesne, ją zobaczy. Czyli z jednej strony, no, chwała pańska będzie dostępna dla wszystkich, ale z drugiej strony, i to jest fascynujące, wszystko, co cielesne, czyli to objawienie się Pana Boga będzie wielką łaską, będzie wielkim darem. <laughs> tu my też rozumiemy, że tutaj to słowo idzie już dalej o wiele. Nie, nie chodzi tylko o samą chwałę, czyli o jakiś wielki splendor, jakiś blask pana Boga, ale pamiętając też, że Stary Testament wyraźnie uczy nas, to w kilku miejscach się pojawia, że nie można zobaczyć twarzą w twarz Pana Boga i pozostać przy życiu. Kto zobaczy Pana Boga własnymi oczami, musi umrzeć. Więc. Ta zapowiedź, że każdy jednak zobaczy yy, każde wszystko co cielesne, czyli chodzi o po prostu nasze fizyczne też oczy, że właśnie my zobaczymy Pana Boga. No dobrze, ale co z tym problemem, że yy, jeśli ktoś zobaczy jako człowiek Pana Boga, to umiera? No, rozwiązanie jest proste. To jest Pan Jezus, który rodzi się jako człowiek. Bóg staje się człowiekiem i nasze jak Święty Jan mówi, nasze oczy go widziały, naszymi rękami mogliśmy dotykać go, myśmy go słyszeli, doświadczaliśmy go, więc Pan Bóg staje się obecny w swoim synu, który przyjmuje ludzkie ciało, staje się człowiekiem i objawia chwałę Ojca, przychodzi do nas. Czyli podsumowując, Izajasz mówi nam o tym w tym pierwszym czytaniu, w 40 rozdziale, że z powodu naszych grzechów Pan Bóg oddalił się od nas, czy... Myśmy zbudowali mur pomiędzy nim a nami, także przestaliśmy go doświadczać, ale nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić, nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Więc Pan Bóg zapowiada w cudowny sposób tę łaskę, że on do nas przyjdzie. Jednak potrzeba wyrównać drogi, potrzeba naszej zgody na jego przyjście. W cudzysłowie, Pan Bóg nie pyta nas raczej o zgodę, skoro jest Bogiem, ale w tym sensie, że przychodzi do tych, którzy chcą. Wszyscy mogą go zobaczyć, ale nie każdy. Odniesie korzyść duchową z tego. Znaczy, nie każdy odkryje, co to znaczy. Kiedy pan Jezus się objawił, no to od samego początku mamy przy nim tylko, już pomijając oczywiście, Józefa i Marię. Mamy tam tylko pasterzy, którzy byli posłuszni Słowu, wezwani przez anioła. I mamy trzech mędrców, czy ilu ich tam było, bo mamy trzy dary, a mędrców oczywiście nie wiemy ilu było, ale mamy mędrców, którzy przybyli ze wschodu, także posłuszni wezwaniu pana Boga. No nie mamy tutaj nikogo z kapłanów, nie, nie mamy nikogo z władzy świeckiej, można by tak powiedzieć, ani ludzi też zwykłych. No, no ich nie ma, więc chwała Pańska się objawiła. Nie było to aż takie zaskoczenie, dlatego że swoim narodzeniem Pan Jezus wypełnia przecież ym, dawne obietnice, więc kiedy, kiedy przychodzi, no nie ma zbyt wielu chętnych, żeby, żeby do Niego przyjść. Przyszło do swojej własności, a swoje nie tylko, że nie odkryli Jego przyjścia, ale go nie przyjęli. Kiedy Jezus zaczął już wypełniać konkretnie swoim działaniem, czynami, cudami, nauczaniem zapowiedzi proroków, m.in. Izajasza, no nie dość, że nie został przyjęty, to został odrzucony i zabity. No dobrze, więc w y, takim razie oznacza to, że Pan Bóg przychodzi nie ze względu na nas, czyli nie dlatego, że jest to nagroda jakaś, co prawda Izajasz tam wspomina o nagrodzie, ale to jest co innego. Y, on przychodzi ze względu na. Nasz stan, my umieramy po prostu, jesteśmy w takiej kondycji, że umieramy i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nie mamy żadnego lekarstwa, nie ma nadziei na poprawę. I o tym czytamy w drugim czytaniu, w tym fantastycznym yy, fragmencie listu do Tytusa: gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, bo spełniliśmy niesprawiedliwe, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. Przyszedł do nas przez Jezusa Chrystusa, przez swojego Syna, który usprawiedliwia nas swoją łaską. Czyli zobaczcie, Chrzest Pana Jezusa to, że On fizycznie idzie nad Jordan razem z, z tłumami ludzi, którzy przychodzą przyjąć ten Chrzest nawrócenia. Jezus przychodzi tam nie dlatego, że my na to zasługujemy, ale nawet nie dlatego, że bardzo nas kocha. No to też oczywiście, ale jest jeszcze coś więcej. Jezus przychodzi nad Jordan po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Podstawą działania Pana Jezusa jest Jego miłość do Ojca. To przyjście nad Jordan jest przełamaniem historii, jest wydarzeniem bardzo mocnym. Czytamy sobie, kiedy kontynuujemy lekturę trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza, to już poza nasz tekst, który mamy w Ewangelii, który się kończy na słowie upodobanie, to dalej rozpoczyna się... Troszkę w innym miejscu niż u Mateusza, rodowód pana Jezusa, też inaczej zapisany. I czytamy tak: Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. To 30 to jest ilość lat, którą podaje nam księga liczb. To związane jest z publiczną posługą. Tutaj czytamy sobie w czwartym rozdziale księgi liczb od pierwszego wersetu. Mówił pan do Mojżesza Jarona tymi słowami: wyłącz spośród synów Lewiego, Hechatytów. Pełną ich liczbę według szczepów i rodów od lat 30 do 50, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Czyli 30 to był wiek potrzebny do tego, żeby móc rozpocząć tę służbę wobec Pana Boga. I potem mamy pewne potwierdzenie tego u choćby króla Dawida, który ma lat 30, kiedy rozpoczyna rządy nad Izraelem. Potem mamy. Takie same określenia u Józefa. Józef ma lat 30, kiedy staje wobec faraona, i tu się też jego życie właściwie zmienia zupełnie. Potem mamy Ezechiela. Tu nie jest to takie pewne, ale w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału czytamy, że to było w 30 roku. Hmm, więc nie mając innych określeń, można by przyjmować, to jest jedna z wersji, że chodzi o wiek Ezechiela. <laughs> więc ta trzydziestka nam się w różnych miejscach powtarza, i krótko mówiąc, tu chodzi o to, że jest to początek jakiejś oficjalnej działalności. Ale u pana Jezusa nie chodzi o to, że on dostaje pozwolenie, jak ma trzydziestkę, że może działać, tylko jest to raczej sygnał, tak jak wcześniej te trzydzieści lat, u innych, że się coś ważnego zaczynało, że Chrystus zaczyna totalnie zmieniać całą historię, właśnie w tym momencie. Tym bardziej, że Łukasz tak interesująco zapisał nam, że Jezus, tam mając lat około 30 rozpoczął i kropka. I nie mówi nam Łukasz, co rozpoczął, ale to jest tak mocne to, to zostawienie tego słowa rozpoczął bez mamy dopisane swoją działalność. To jest pewien komentarz już tłumacza, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Natomiast sam tekst z grecki mówi, że Jezus rozpoczął i wskazuje nam to jasno, że to jest początek czegoś absolutnie nowego, jakieś wydarzenie na skalę w ogóle dziejów galaktyki. I rzeczywiście Jezus rozpoczyna swoją działalność zbawiania nas, której jednak motorem, czy paliwem jest miłość do Ojca, która wyraża się w posłuszeństwie, w zaufaniu do tego, kim Ojciec jest, co mówi, czy do czego Jezusa posyła. Może to zabrzmieć dla kogoś dziwnie, ale podstawowym motywem działania Pana Jezusa nie jest miłość do nas, jest miłość do Ojca. I ktoś powie, no to ja myślałem jednak, że Pan Jezus mnie kocha. No jasne, że Ciebie kocha, ale właśnie tu jest cały bajer, że miłość Pana Jezusa do Ciebie nie jest, nie bierze się stąd, kim jesteś, w znaczeniu co robisz, czy co możesz Mu ofiarować, sprezentować, czy czym się możesz wykazać. Bo to by znaczyło, że Jezus nie może nas kochać, bo my nie mamy nic. Jego miłość do nas jest osadzona w Ojcu, w miłości do Ojca, który nas stworzył i który nas kocha, to jasne, ale miłość do nas jest, jej źródłem jest miłość syna do ojca i ojca do syna. Tutaj w ich relacji, czyli w Trójcy Świętej, bo jeszcze Ducha Świętego mamy przy okazji, więc w miłości Trójcy Świętej, w tej relacji odkrywamy Naszą miłość, miłość do nas. I jeśli ktoś mówi, no nie, ale ja myślałem, że Pan mnie kocha, tak wiesz, tak jakby bezinteresownie tego, no to właśnie o to chodzi. To jest najpotężniejsza miłość, która bierze się z ich odwiecznej relacji i, i wiecznej, nigdy nieskończonej. Tu jest podstawa tego, że możemy ufać, że nigdy Pan Bóg nie przestanie nas kochać, bo gdyby miał mnie kochać tak, jak my kochamy siebie nawzajem, y, ludzie, nasze relacje, za to, co robimy. To jest wątpliwa sprawa, natomiast to jest co innego. Pan Bóg wylewa na nas swoją miłość, kocha nas, bo jest miłością, bo, bo, bo to jest Jego reakcja, kochać. Więc Jezus idzie nad Jordan, żeby wypełnić wolę Ojca i tym pokazać swoją miłość. I ważna rzecz, Jezus wie doskonale, czym to się skończy. Wie, że to jest początek Jego męki. Zresztą tak mamy przedstawione to na ikonach chrztu pańskiego, jako, jako początek, Męki pana Jezusa, droga wiodąca w prosty sposób do jego śmierci. I tak, kiedy my, można powiedzieć, u Izajasza jest to wezwanie do drogi, prostowania drogi, no to Jezus idzie, idzie drogą, która prowadzi do, do jego śmierci. Ale można tak by po ludzku powiedzieć, że gdyby zestawić te dwie rzeczy, mianowicie wolę ojca i to, co wynika z tego, co Jezus Robi pełniąc wolę Ojca, znaczy to, co da się odczuć z tego, co robię, no to zawsze wola Ojca jest na pierwszym miejscu. Pan Jezus, ze względu na to, że Ojca kocha i ze względu na to, kim Ojciec jest, stawia na pierwszym miejscu to właśnie, a nie skutki tego, które mogą wyniknąć z jego działania, z jego posłuszeństwa. No bo jasne jest, że Jego posłuszeństwo doprowadzi go do krzyża, do śmierci, co zbyt fajne nie jest. A jednak On decyduje się, ze względu na miłość Ojca i swoją miłość do Niego, robić to, co Ojciec nakazuje. I teraz zobaczcie, w naszych działaniach, w tym, co my robimy, jak wiele jest myślenia o tym, że coś ma być dla Ojca ze względu na Jego miłość, a ile jest raczej myślenia, no dobrze, ale ile z tego będę miał? Nawet nie chodzi mi o jakieś skutki pozytywne, ale chodzi mi też o ilość cierpienia, że nie decyduję się na to, bo to mnie za bardzo boli. No, rozumiem, że może to być wola Boża, ale bez przesady. I wszystko jest w porządku, w sensie takim, że okej, okay, no mamy wolną wolę. Tyle tylko, że nie pełniąc woli ojca, nie doświadczymy ojca, nie doświadczymy jego ojcowskiego działania, bo w posłuszeństwie, w poddaniu się ojcu, najgłębiej doświadczamy jego mocy. Tak jak Pan Jezus najbardziej doświadczył mocy ojca poprzez zmartwychwstanie. Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych, a to rozpoczyna się już tutaj dzisiaj. Czyli. Krótkie pytanie do Ciebie. No, Jezus nie musiał iść do Chrztu, nie musiał stawać z grzesznikami, bo nie był grzesznikiem, nie potrzebował Chrztu nawrócenia. Zresztą, Jan daje temu jasny wyraz. Ale pytanie jest takie do nas, do Ciebie i do mnie: co jest motorem Twojego działania? Co przy podejmowaniu decyzji stawiasz sobie przed oczy? Czy Pan Bóg ma jakąś wartość dla Ciebie, w gruncie rzeczy, kiedy, kiedy podejmujesz decyzję? Też nawet patrząc na nasze reakcje na rozmaite sytuacje. Na ile tam jest Pana Boga, na ile ważny On jest, żebyśmy Go włączali w to nasze codzienne życie. I pamiętajmy, że On wszystko, co robi dla nas, to nie musi tego robić. To jest Jego decyzja dobrowolna. Myśmy sprawę zamknęli naszym grzechem. Naszym grzechem zakończyliśmy historię zbawienia. Powiedzieliśmy: Dziękuję bardzo, nie chcę. Adam odchodzi z raju, my odchodzimy od Pana Boga, Pan Bóg odchodzi ze świątyni w Jerozolimie i cześć. Sprawa jest załatwiona, i w tym momencie wszystko jest uczciwe i sprawiedliwe. Złamaliśmy przymierze, Pan Bóg wszystko zapowiadał. Jeśli to zrobisz, niechybnie umrzesz. Jeśli zjesz owoc, niechybnie umrzesz. Będziesz nieposłuszny, będzie to. I myśmy wszystko zrobili. Wypełnili, jak co do Joty, wszystkie przekleństwa, które są zapisane w Starym Testamencie. Więc na tym się w zasadzie wszystko powinno zakończyć. Gasimy światło i dziękuję bardzo. A jednak. Ojciec powraca. Mamy u Izajasze tę zapowiedź, że powraca, i Pan Jezus powraca, można powiedzieć, nad Jordan. Przychodzi tam, wraca do nas, szuka nas, ratuje nas, jak w jakimś łzawym filmie, kiedy ktoś tam odszedł, ale później wraca i ratuje tam coś. Tego jest pięknie, bardzo. Więc dzisiaj jest cudowna ta liturgia słowa, która przypomina nam, kim jest Pan Bóg, ale jednocześnie zachęca nas, że być może ty też nie musisz robić pewnych rzeczy. Może powiedzieć, no ale jestem wolny, coś tam tego, mam prawo i w ogóle. Jasne, ale jest jeszcze Pan Bóg, jego obecność, jego działanie. Czy, czy to ma wpływ na Twoje myślenie, na, na czy to, co robi Pan Bóg, czy to, że Cię zbawia, że Chrystus wrócił nad Jordan, żeby nas wybawić? Czy to ma znaczenie dla Ciebie, dla Twoich decyzji, Twojego myślenia, Twojego patrzenia na drugiego człowieka, jego błędy? To jest strasznie trudne, ale, ale chodzi tylko o to, czy, czy dopuszczasz taką myśl do siebie, do głowy. On nie musiał, Ty też nie musisz, a jednak On to zrobił. I czy Ty pójdziesz za Nim? Czy pójdziesz śladami Pana Jezusa?